Czytelnia Radia RSC. Dzień dobry, Karolina Bastkolasa, zapraszam do Czytelni Radia RSC. Od początku września w czytelni pojawiały się książki niezwykle różnorodne pod względem nastroju, klimatu, gatunku. Za to łączyła je jedna cecha. Były to książki dla dorosłych. Dzisiaj to się zmieni, bowiem sięgam po książkę, którą napisał Rich Knight i Kto tu rządzi, która została wydana przez wydawnictwo Insignis. Będzie zabawnie. Słowo wstępne. Kiedy z okładki książki dla dzieci wyczytuje się, że jest to polityka dla początkujących, no to można mieć pewnego rodzaju mieszane uczucia, bo i sama polityka nie należy przecież do jakichś bardzo wdzięcznych dziedzin. Przychodzi więc do głowy, czy warto narażać najmłodszych na takie nieprzyzwoitości jak polityka właśnie. Jednak pamiętajcie, że w samej wiedzy nie ma nic złego, a wręcz przeciwnie. Książka osadza czytelnika w roli władcy pewnego, zupełnie nowego, jeszcze nienazwanego kraju, który nie ma jeszcze ustroju, nie ma nazwy, nie ma waluty. Wszystko przed nami. Na stanowisku rządzącego tylko przez chwilę wydaje nam się, że to jest super, bowiem już od pierwszych chwil trzeba nam podejmować różne decyzje i na początku rozstrzygnąć chociażby to, jaki ten nasz kraj powinien mieć ustrój. I dalej pan Rich przedstawia nam różne możliwości. Od anarchii przez monarchię i dyktaturę, aż po demokrację i jej rodzaje. To oczywiście wierzchołek góry lodowej. Rich opowiada o zaletach i wadach każdego ustroju i to nie koniec zabawy, bo jak wspomniałam, nie mamy jeszcze nazwy ani parlamentu, ani nie zadecydowaliśmy o tym, w jaki sposób rządzący będą się naszym krajem zajmować. To znowu wszystko przed nami i nie będę wam psuła zabawy. Jednak sądzę, że szczególnie dziś, kiedy polityka jest wszędzie i na każdym kroku, warto mieć przy sobie taką książkę w roli podręcznej pomocy. Gdyby nagle okazało się, że nasza latorośl zaskakuje nas pytaniem: tato, a czym się różni prawica od lewicy? No to nie trzeba łamać sobie głowy, bo w książce znajdziecie zupełnie przystępne wytłumaczenie. Być może spotkaliście się z tym, że czyjeś poglądy opisano jako lewicowe lub prawicowe. To użyteczny, choć niezbyt precyzyjny sposób kwalifikacji przekonań politycznych. Wyobraźcie sobie linię ciągnącą się od lewej do prawej. Ludzie po lewej stronie generalnie oczekują od rządu podejmowania działań na rzecz równości społecznej. Ludzie po prawej chcą, aby rząd robił mniej, a jednostki miały więcej władzy. Liberałowie i progresywiści znajdują się po lewej, konserwatyści i libertarianie po prawej. Komuniści daleko, daleko na lewo. Nacjonaliści daleko, daleko na prawo. Pamiętajcie jednak, to dość długa linia. Wiele osób, prawdopodobnie wy także, znajduje się na niej gdzieś po środku. Aby łatwiej było wam to rozumieć, wypiszę poniżej, jakiego rodzaju decyzje podejmowane przez rząd popierają ludzie określający się jako zwolennicy lewicy lub prawicy. Osoby o lewicowych poglądach zazwyczaj chcą, żeby bogaci płacili większe podatki, przeznaczane później na lepsze usługi publiczne, takie jak szpitale czy szkoły. Osoby o prawicowych poglądach zazwyczaj chcą, żeby to prywatne firmy oferowały usługi publiczne, na przykład transport kolejowy, ponieważ uważają, że wolny rynek wpływa pozytywnie na jakość tych usług. Podobno jest to książka, którą młodzi czytelnicy pokochają, a i starsi sporo się z niej dowiedzą. I to prawdopodobnie jest prawda. Chociaż na początku tej lektury w swojej zarozumiałości założyłam, że o polityce, no wiem, wystarczająco dużo, żeby książka dla dzieci mnie raczej niczym nie zaskoczyła, to okazało się szybko, że oprócz podstaw polityki znajdzie się w niej spora dawka ciekawostek historycznych. Zresztą z różnych krańców świata. I owszem, już na początku książki ja znalazłam w niej wiedzę, o której wcześniej nie miałam pojęcia. A mianowicie dowiedziałam się, że w VII wieku Chinami rządziła pewna wpływowa kobieta, zresztą jedyna w historii kraju, która posiadła tytuł cesarza. Jak do tego doszło? Otóż podobno tak, że odcinała swoim rywalom ręce i nogi, a następnie topiła ich w winie. Zaskakujące, no ale również przy okazji wyraźnie wskazuje,
że ta książka nie jest najlepszym pomysłem dla takich najmłodszych dzieciaków. Chociaż trzeba przyznać, że ilustracje Alana Sandersa są rzeczywiście urzekające. To książkę przeznaczyłabym dla dzieciaków, które już samodzielnie potrafią czytać, a i lubią zadawać trudne pytania. A co na to redakcja? Katarzyna Zagadło-Gałecka, redaktorka wydawnictwa Insignis. Podczas pracy nad książką I kto tu rządzi towarzyszyła mi jedna podstawowa myśl. To, że ta książka powinna stać się podręcznikiem, obowiązkową pozycją do nauczania najmłodszych na tematy polityczne, bo jak doskonale wiemy, wszystko jest polityczne i fantastycznie byłoby, gdyby najmłodsi zdawali sobie z tego sprawę. Natomiast ta książka mówi o polityce w sposób przystępny, dowcipny i ukazuje ją jako wcale nie tak skomplikowaną, jak mogłoby się wydawać. Dla kogo jest ta książka? Trudno jest mi powiedzieć, komu poleciłabym ją najbardziej, bo chyba poleciłabym ją tak samo rodzicom, żeby poczytali tę książkę razem z dziećmi, dzieciakom, żeby w przyszłości mogły przejąć władzę nad światem i rządzić nim w sposób sprawiedliwy i dobry, a także nauczycielom, żeby porzucili na chwilę szkolne podręczniki i zaczęli się z uczniami bawić w zabawę pod tytułem I kto tu rządzi? A teraz... A teraz jest ten moment, że to w wasze ręce oddaję książkę Richiego Knighta I kto tu rządzi? Polityka dla początkujących. Aby ją zdobyć, wystarczy skorzystać z numeru telefonu 46 833 34 43. Życzę wam super zabawy. Polecam. Karolina Bastkolasa.